Podstawową funkcją opowieści jest wydobyć porządek z chaosu doświadczeń. Z tego, co jest znane, ale jeszcze nieokreślone. Dzień dobry Państwu, z tej strony Tomek Węcki ze Spisku Pisarzy. Najważniejszym z mechanizmów, które pozwalają opowieści właśnie ustanowić ten porządek, pozwalają nam de facto użyć opowieści do ustanowienia porządku, podstawowym takim mechanizmem jest zasada karmy, zasada sprawiedliwości, którą realizujemy w każdej opowieści. To jest wręcz jedna z podstawowych reguł, którymi się opowieści kierują, że jeżeli była akcja, będą konsekwencje tej akcji i te konsekwencje nie będą neutralne. Te konsekwencje będą przefiltrowane przez osąd moralny. Oczywiście naga rzeczywistość w ogóle nie dba o to, jak ocenić dany czyn, czy on jest dobry, czy jest zły, czy jest moralny, czy nie, czy pasuje do obyczajów danej społeczności. Naga rzeczywistość ma to totalnie gdzieś. Natomiast my, bynajmniej, dokonywanie ocen moralnych jest naprawdę silniejsze od nas. I właśnie utarło się teraz myśleć tak postmodernistycznie o wszelkiej moralności. Relatywistycznie, inaczej mówiąc. To znaczy, że moralność jest zależna od punktu siedzenia, od kultury, od interesów. No więc oczywiście te wszystkie rzeczy jak najbardziej wpływają na to, co dokładnie uważamy za moralne, co dokładnie uważamy za obyczajne. Ale są pewne reguły gry, które są wpisane w naszą biologię. Jeżeli spojrzysz na siebie, nie patrząc przez różowe okulary, ale tak szczerze, z samym sobą, no to dojdziesz do wniosku, przynajmniej powinieneś dojść do takiego wniosku, że jesteś zdolny jak najbardziej do dobra i do zła. Jesteś zdolny do współczucia i do okrucieństwa. Jesteś zdolny do działania razem z ludźmi, do współpracy, jesteś zdolny do agresji. Jesteś zdolny do tego, aby niszczyć. Zasadniczo nosimy w sobie wszystkie te reakcje, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach. No i oczywiście ci nasi przodkowie nie zawsze byli grzeczni. Wszystkie te podsystemy, które pozwoliły im przetrwać, wszystkie te potencjały, te reakcje, one ciągle w nas są. Zostały przekazane nam razem z ich genami. Nasze czyny, nasze myśli, nasze reakcje wcale nie są dla nas przejrzyste. Wręcz nawet robimy całkiem sporo, żeby ich w pełni nie zobaczyć. Zasłaniamy się za właśnie racjonalizacjami, za konwenansem, za wszystkimi tymi parawanami, za którymi tylko możemy się zasłonić, żeby nie zobaczyć nas w pełni, ponieważ gdybyśmy zobaczyli sami siebie w pełni, no to niestety prysłaby iluzja, że jesteśmy cywilizowanymi ludźmi. Każdy z nas jest bardzo skomplikowaną istotą, która wcale nie jest siebie w pełni świadoma. Nawet najbardziej dojrzali, najlepiej rozwinięci osobowościowo ludzie nie są siebie w pełni świadomi. To jest praktycznie niemożliwe. Więc kryjemy w sobie bardzo dużo komplikacji. I jeżeli mielibyśmy zupełnie szczerze wchodzić w interakcje z innymi ludźmi, musielibyśmy się odkryć z tymi właśnie całością naszych komplikacji. Innymi słowy, bylibyśmy dla innych ludzi tak samo nieprzejrzyści, jak jesteśmy sami dla siebie. Dlatego przyjmujemy te reguły gry, które działają w społeczeństwie. Jedną z tych reguł gry jest, że wyżej cenimy człowieka, który jest prawdomówny, który spełnia swoje obietnice, który dotrzymuje słowa. Cenimy go dużo wyżej niż człowieka, który kłamie, jest nałogowym kłamcą. Zasadniczo jeden i drugi to jest to samo, to jest ta sama w gruncie rzeczy istota. Na tym samym poziomie komplikacji. Tylko że jeden z nich, ten prawdomówny, decyduje, że dla twojego dobra, dla dobra
tej drugiej istoty, z którą wchodzi w interakcję, on powstrzyma ten swój wewnętrzny chaos i ukierunkuje się tylko w taki sposób wobec ciebie, żebyś mógł patrzeć na niego prościej. Żeby być dla ciebie zamiast tym właśnie totalnym chaosem, który potrafi się w twoją stronę uzewnętrznić, on przyjmuje maskę człowieka, któremu możesz wierzyć. Więc to jest ten koncept tego honoru, czyli przestrzegania pewnych zasad, jasno zdefiniowanych, które są wspólne w danej społeczności. Tej prawdomówności, czyli dotrzymam słowa, którego ci dałem. I tej wiarygodności, czyli możesz wierzyć w to, że nie będę przeinaczał rzeczywistości w stosunku do tego, jak ją rzeczywiście widzę. Jeżeli chodzi o zasady moralne, nie ma prostych algorytmów tego, jak się zachować, jak być dobrym człowiekiem. Oczywiście wielokrotnie próbowaliśmy stworzyć taki prosty algorytm, czego przykładem chociażby 10 przykazań. Nie zabijaj. Możemy się zgodzić, że ta zasada reprezentuje pewną wartość, którą przypisujemy życiu. Którą to wartość mieścilibyśmy bardzo wysoko w naszej hierarchii. Możliwe nawet, że na samym szczycie. Tylko, że sformułowana właśnie w taki sposób, takiej sztywnej zasady, nie zabijaj, choćby nie wiem co, to nagle robi się straszliwie nieżyciowa. Wyobraź sobie, że jesteś żołnierzem i że wybuchła wojna. Naprawdę będziesz trzymać się zasady nie zabijaj? Jeżeli będziesz się trzymać tej zasady, no to po pierwsze wygra przeciwnik, który tej zasady nie respektuje. Po drugie, nie tylko ty możesz zginąć, jeżeli nie będziesz gotów zabijać, ale ucierpią również twoi bliscy, którzy zostali w domu za linią frontu i którzy będą musieli tkwić pod jarzmem najeźdźcy. Co więcej, tak patrząc szerzej, twoja kultura i twój majątek, który zgromadzili twoi przodkowie, również mogą zostać totalnie zniszczone. Tylko dlatego, że postanowiłeś dogmatycznie trwać przy zasadzie nie zabijaj. Sama reguła nie zabijaj świadczy natomiast o czymś innym. O tym, że przypisujemy dużą wartość życiu. No ale to jest już inna para kaloszy. To znaczy, że mamy hierarchię wartości i w tej hierarchii wartości życie stawiamy bardzo wysoko. Ochronę życia. To nie znaczy, że potrafimy przerobić tą hierarchię na prosty algorytm. Gdyby tak było, nie mielibyśmy dyskusji na przykład o aborcji. Jako autonomiczna jednostka jesteś rzucony w bardzo skomplikowany świat. W bardzo skomplikowaną relację nie tylko z zewnętrzem, ale również z własnym dziedzictwem, z samym sobą. Więc nikt ci tak naprawdę nie jest w stanie pomóc. Te decyzje ostatecznie, co zrobić, co będzie właściwym sposobem działania. Te decyzje ostatecznie są tylko w twojej gestii. Jesteś jedyną osobą, która je podejmie i jedyną osobą, która będzie ostatecznie za nie odpowiedzialna. Właśnie dlatego, że ten świat jest tak niesamowicie skomplikowany, staramy się uprościć go. I opowieści, które tworzymy, bardzo dobitnie pokazują, w jaki sposób to robimy. W jaki sposób dokonujemy tych ekstrakcji wzorców. Opowieść mierzy się z tym skomplikowanym światem, używa doświadczeń jako budulca. W każdej scenie, w każdym momencie tworzysz jakieś doświadczenie, spisując opowieść. I dopiero z ułożenia tych scen w odpowiedni sposób powstaje szersze znaczenie. Więc opowieść używa gołego doświadczenia jako budulca po to, żeby pokazać wzorzec, pokazać głębszy sens. To jest silniejsze od nas, doszukiwanie się w opowieści sprawiedliwości. Jeżeli masz postać, która działa drażniąco na właśnie takie poczucie moralności czytelnika, czyli jest okrutna, bez wyraźnego uzasadnienia, jest łamie zasady, jest kłamliwa
jeżeli ta postać działa drażniąco na czytelnika, czytelnik będzie życzył jej zagłady i będzie czekał z utęsknieniem, aż wreszcie ją wykończysz. I jednocześnie z drugiej strony, bo nie jesteśmy prości, jesteśmy bardzo skomplikowani właśnie. Z drugiej strony będzie działać inny mechanizm. Jeżeli postać będzie miała chociaż trochę takich odkupiających cech, które można uznać za wartościowe, godne podtrzymania, ale jednocześnie będzie właśnie okrutna, niemoralna i tak dalej, czytelnik może mieć reakcję, że chciałbym być taki jak ta postać. Czyli na przykład antybohater, który jest opryskliwy dla ludzi, ale jednocześnie inteligentny i skuteczny, będzie jednak mimo wszystko budził sympatię. Więc w którąkolwiek stronę nie pójdziesz, łatwo zagrać tą kartą. Kartą sprawiedliwości. Kartą tego, że czytelnik oczekuje, że każdy zły czyn będzie mieć swoją karę. Że każdy złoczyńca zapłaci za swoje działania. To jest silniejsze od nas. Gdyby było inaczej, musielibyśmy przyznać, że świat jest zasadniczo bez sensu. Że wszystkie nasze, całe nasze dziedzictwo, całe nasze przeczucie tego, co jest właściwe, jest nic nie warte. W rzeczywistości, w realu, możemy znaleźć wiele przykładów, kiedy człowiek popełnił zbrodnię i uszło mu to totalnie na sucho. W opowieści byłoby to bardzo ciężkie do zaakceptowania. W sensie, oczywiście możesz napisać taką opowieść, jeżeli chcesz dać wyraz czemuś, jeżeli chcesz zrobić jakiś komentarz do rzeczywistości. Sama opowieść nie jest jednak wiernym odbiciem rzeczywistości. To w ogóle nie jest jej funkcja. Ona nie po to jest. Opowieść jest odzwierciedleniem tego, jest projekcją na tą rzeczywistość. Jest odzwierciedleniem tego, co sądzimy, że powinno być. Co sądzimy, że powinno się ziścić. Jest odbiciem nas samych. Za pomocą opowieści tworzymy drugi świat. Ten świat, który również znajduje odzwierciedlenie i który realizuje się w kulturze szerzej, w społeczeństwie i w naszych artefaktach, które tworzymy. Generalnie jest opowieść to część tego świata, który podmieniamy w miejsce rzeczywistości. Tej gołej rzeczywistości, która po prostu jest. I tym optymistycznym akcentem skończę na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia, subskrybujcie i trzymajcie się ciepło.